pierwszym takim bardzo trudnym momentem był dzień, gdy musieliśmy ogłosić, że z powodu pandemii wstrzymane są wyjazdy do domów, a święta wielkanocne chłopcy spędzą tutaj w ośrodku. Staraliśmy się zadbać o to, aby czas, który zwykle jest zarezerwowany dla was, minął chłopcom w jak najmniej przykry sposób. Przykry, bo przecież bez państwa. Chłopcy zaś z energią, chęcią i poczuciem humoru, którym nas zarażają, działają i nie poddają się trudnym emocjom oraz bardzo dużej tęsknocie za wami. Tym, co w ośrodku zwykle pozwala im wytrwać w pozytywnym nastroju, jest nadzieja na regularne spotkanie z wami, osobami, które kochają. Dlatego jesteśmy wdzięczni chłopcom, że pomimo trudności, których doświadczają w tym skomplikowanym czasie, są cierpliwi, serdeczni wobec siebie nawzajem, ale również wobec nas, dorosłych. Kiedy chłopcy wrócą już do was, wykorzystajcie dobrze czas, który nastąpi po tak długiej rozłące. Zostawcie telefony, komputery, seriale na Netflixie. Dużo rozmawiajcie, słuchajcie, co dzieciaki mają wam do powiedzenia, bo mają do powiedzenia naprawdę wiele bardzo ważnych, mądrych słów. Dziękuję ci, mamo, za to, że jesteś. Dziękuję, mamo, za to, że mnie wychowałaś i dziękuję siostrze za to, że nauczyła mnie farbować włosy. Chciałbym podziękować mojej mamie za to, że mnie nauczyła tabliczki mnożenia, a mojemu tacie za to, że mnie nauczył czytać. Dziękuję ci, mamo, za dobre wychowanie i za to, że nauczyłaś mnie szyć. Dziękuję ci, mamo, za to, za miłość, którą mnie darzysz oraz za to, że jesteś zawsze przy mnie. Dziękuję braciom za to, co dla mnie robią. Dziękuję ci, tato, że nauczyłeś mnie majsterkować. Dziękuję ci, mamo, że mi zawsze wybaczysz. Dziękuję, mamo, że nauczyłaś mnie gotować. Dziękuję ci, mamo, za codzienny uśmiech. Chciałbym podziękować rodzicom, że też są przy mnie w tej trudnej sytuacji. Mamo, dziękuję ci, że pomimo tylu ciężkich chwil cały czas mnie wspierasz. Chciałbym podziękować mojej mamie, że pomimo wielu trudności i tego, że cały czas robię pod górkę, cały czas mnie wspiera emocjonalnie. Dziękuję ci, mamo, za to, że darzysz mnie dużym zaufaniem. Tato, dziękuję ci za to, że mnie wspierasz i za to, że mnie dużo nauczyłeś. Dziękuję ci, mamo, że mnie wyciągnęłaś z nałogu. Chciałem podziękować mamie za to, że mnie nauczyła gotować. Chciałbym bardzo z tego miejsca podziękować mojej rodzinie za to, że mnie wspiera. Także chciałbym podziękować znajomym, którzy dalej pamiętają numer telefonu do mnie i też mnie wspierają. I po prostu dziękuję wam wszystkim.